Niech też życie. Jeszcze jest tyle dzisiaj do zrobienia, a już jestem w połowie wyczerpana. Kochanie, gdzie byłeś? W pracy byłem. Musiałem wypełnić swoje obowiązki. A już połowicznie dzisiaj stoję na nogach, wiesz? No, rozumiem ciebie. Ja też nie zawsze mam lekko, wiesz? A gdzie jest? A gdzie nasze dziecko? Już powinno wrócić ze szkoły. Zaraz pewnie będzie. Młody, a ty co taki pusty zupełnie? Czy ze szkoły wracasz? On nic nie, wszystko po nim spływa. Nic się nie uczy. Nie wiem, tato. Nie wiem, naprawdę. Młody, co tam dostałeś? Jakie oceny dostałeś dzisiaj? Nie chcę mówić, wiesz, nie chcę mówić. Zaraz ci wleję, synu, zobaczysz, zaraz ci wleję. Nie, tato, nie rób tego. Wiesz, że tego bardzo bym nie chciał. No ja nie mam wyjścia, synu, bo ty się opuściłeś, naprawdę się opuściłeś. Zaniżasz poziom tej rodziny. No dobra. Ja nie mogę na to patrzeć, nie mogę na to patrzeć. Już synu. Wlewam ci zaraz. Tato, przestań, tato. Co, tato? Weź się, tato, dobra? Nie moja wina, że mi nie wychodzisz w tej szkole. No, synu, ale następnym razem musisz się bardziej starać.